Szok i niedowierzanie. Liverpool doniósł na swoją jedną z największych gwiazd, a więc Mohameda Salaha, na policji. Donieśli szokująca tak naprawdę wiadomość, ale dlaczego Liverpool doniósł na swojego piłkarza i w jakiej tak naprawdę sprawie, o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Mohamed Salah to tak naprawdę niekwestionowana gwiazda piłki nożnej, objawienie Jurgena Kloppa, absolutnie tutaj najlepszy snajper, jeśli chodzi o Liverpool. Natomiast okazuje się, że klub doniósł na swojego najlepszego piłkarza na policję. Co tak naprawdę spowodowało, że klub doniósł? A więc chodzi o sytuację, która miała miejsce po jednym z meczy w lidze angielskiej, gdzie tak naprawdę Mohamed Salah wyjeżdżał z klubu swoim prywatnym samochodem. No i to jest normalne, oczywiście, że nie ma nic dziwnego. Natomiast fotoreporterzy zauważyli Mohameda Salaha, który rozmawia przez telefon komórkowy podczas jazdy z samochodem. Zrobiono mu zdjęcie i to zdjęcie ukazało się w mediach. Jak wiadomo, tak samo w Polsce, jak i też tutaj w Wielkiej Brytanii, nie można prowadzić samochodu i jednocześnie rozmawiać przez telefon, czy pisać SMS. Oczywiście można używać zestawy głośno mówiące. No i Mohamed Salah został ukarany karą grzywny w wysokości 200 funtów. Na pewno nie jest to jakaś duża kara grzywny przy jego wielomilionowych zarobkach. Natomiast no, szokujący tak naprawdę jest aspekt tego, że klub Liverpool doniósł na swojego własnego piłkarza. Natomiast gwoli jasności czy wyjaśnienia całej tej sprawy Liverpool tak naprawdę nie doniósł, dlatego że są tu jakby są tacy służbiści i tak dalej, tylko chodzi tutaj o to, że Mohamed Salah zarabia potężne pieniądze i chodzi tak naprawdę o uchronienie swojej gwiazdy przed wypadkiem samochodowym. Tutaj wystarczy spojrzeć sobie na statystyki, które mówią wprost, także ludzie, którzy korzystają z telefonu komórkowego podczas jazdy czy piszą SMS-a, bardzo często narażeni są na wypadki samochodowe. No wiadomo, że w konsekwencji takiego wypadku, no to piłkarz by nie mógł występować, a w najgorszym wypadku mógłby zginąć nawet, co jest ogromną tak naprawdę stratą finansową dla klubu, więc to nie jest wymiar tak naprawdę takiej postawy patriotycznej czy obywatelskiej, że klub tak zgłasza tutaj postępowanie piłkarza do policji w Wielkiej Brytanii, w Anglii, tylko jest to dbanie o własne interesy, żeby piłkarzowi nic się nie stało, żeby się wystraszył takim mandatem, żeby się wystraszył taką krytyką społeczną, obywatelską i więcej nie rozmawiał przez telefon komórkowy, nie pisał SMS-ów, oczywiście rozmawiał przez system głośno mówiący, a nie trzymał komórkę przy uszach, czy po prostu przy uchu, czy pisał tutaj SMS-a. Także jest to absolutnie wymiar po prostu finansowy, można powiedzieć, i dbania o to, żeby Mohamedowi Salahowi nic się nie stało. To wszystko na dzisiaj. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, czy według was klub Liverpool dobrze postąpił, czy też nie. No, trzeba przyznać, że jest to szokujące tak naprawdę zachowanie klubu. Po raz pierwszy ja się spotykam z takim zachowaniem klubu w Europie, żeby jakikolwiek klub donosił na swoich piłkarzy, na policję, że oni rozmawiają przez telefon komórkowy, czy piszą SMS-a. No naprawdę takich piłkarzy są mnóstwo, tak w Europie, powiedziałbym nawet setki, i to nawet największe gwiazdy, gdzie fotoreporterzy przyłapali właśnie podczas rozmowy przez telefon komórkowy albo podczas pisania SMS-a. Pozdrawiam, trzymajcie się, zostawcie suba, cześć.